Siemano, witajcie. Dzisiaj taki odcinek stricte kombajnowy, powoli. Jako, że tutaj mam rozebrane, czekam na kuriera, za godzinę ma być. Stoję z robotą, bo czekam na parę detali. Innej roboty mi się nie chce zaczynać, dopóki nie skończę tej, bo to była tak na ziemi, tutaj na łotpierdziel, ale sobie zrobiłem oryginalną pompę od BS-a. Tą z 600T107 rozebrałem. Znaczy pompę. Sekcji nie ruszałem, żeby nie przestawić. Tu mamy listwę. Gazu się pięknie dają. Wszystkie są tutaj wyregulowane. Tego nie dotykam nawet. Tutaj te cięgiełko, które chłopaki mówili, że ten pierdolnik im wpadł w drugą stronę. A ten pierdzielnik od gaszenia, bo sobie mamy dany gaz na obrotach, to on wpycha listwę na zero. Nie wiem, zaraz jak to pokazać. O, ty pompo. O, tu mamy regulator obrotów odśrodkowy, który się otwiera pod obciążeniem, pod obrotami. Tu wkładamy taki dzyndzołek. Tego akurat nie ruszam. I tu popycha rolkę, takie cięgiełko, takie ustrojstwo tu jest całe. I tu zakładamy, o, tu gdzie jest ta miedź. Bolczyk wkładamy w to. I to nam ciągnie za listwę, porusza sekcjami, daje gazu, tak? Mamy zgaszony. Na wyciągnięte mamy full gaz. I wiadomo, to sobie płynnie chodzi względem regulatora, czy tam jak damy gazu. Tutaj tą dźwigienką naciągamy sprężynę. A gaszak działa na tej zasadzie, że w razie czego, jak mamy przed obroty, dlatego tu jest fasolka, że regulator działa płynnie. A ta dźwigienka w dekielku opiera się o ten pierdzielnik i jak zaciągamy gaszak, ona wstaje i ona nam wciska listwę i przez to gaśnie kombajn, bo odcina mu dopływ paliwa. No i tutaj niestety ta listwa się wygięła i wyskoczył bolczyk. No ja starałem się teraz ją kombinerkami jakoś doprowadzić do ładu, bo myślałem, że ją tam na dole, bo ona jest od listwy też, jak to pokazać, niezależnie odpinana na segera, ale niestety bez wyjęcia listwy lub całej tej tylnej obudowy regulatora, o, aż tutaj musiałbym rozpułowić to zdjąć, a żeby to zdjąć, musiałbym zdjąć regulator obrotów, a nie chcę ruszać regulatora ani sekcji, wtedy pompa nie powinna się przestawić. Także mam tu starą pompę z 600T107 z autobusu, z autosana, wyjętą, kiedyś tam leżała sobie i powiem wam, ta jest czystsza i w lepszym stanie, no ale też ma tą listwę niestety pogiętą, także i próbowałem tu wyjąć seger, ale to wyjmowanie nic nie da, bo tu ścianka mi trzyma i tego nie zdejmę, także ta pompa posłuży raczej jako dawca. A w tej tu zdjąłem dekielek do sekcji, bo tu mamy, nie mamy odpowietrznika. Ktoś wkręcił na hama śrubę. To też niezdrowo. Tu przełożę dekielek albo sam odpowietrznik. No i tą pompę zaraz tutaj umyję, wyczyszczę. Największym błędem było poprzedni pan właściciel. Znaczy tam może nie mam mu tego za złe, bo on... O, tu się jeszcze robka wylewa, jakaś tam resztka. No, jaka fajna robka w tym kombajnie była. Ruda. Powiem wam jak jest. Poprzedni właściciel twierdził do mnie, powiedział mi, że pompa była ta w zeszłym roku regenerowana. I nie wiem, czy po prostu to jest wina pompiarza, czy mu nie powiedział, czy oni nie wiedzieli, do tej pompy nikt nie wlał oleju. Oni sezon przekosili. I to wygląda wszystko tak. To jest tylko w smarze miedzianym, co pompiarz dał. Tu jest wszystko suche. Tu są takie łożyska igiełkowe, na których jest podparty cały wałek. One siedzą o tu w tych zakamarkach. To te łożyska są... Jak złożone były na tawot, to były. Na drugie niestety się rozpadło. Jeszcze taki papierek, jakiś uszczelkę przycięło. I drugie też jest na tawot. No i tu był dramat. Ale rozebrałem drugą pompę z autobusu. To wszystko jest to samo. I tu jest to w ładnym stanie, tu był olej. Także przełożę łożyska, chociaż igiełkowe i wałeczki bieżnie, bo to wszystko to samo. I może zdążę ją dzisiaj wrzucić do BS-a i zobaczyć, czy się uda dziada uruchomić. Także
Biorę się za mycie i działam. No i dobra, patrz ta. Kombajn podepchany tu bliżej. Włożone baterie, włożona pompa. Odpowietrzony. Tata zalewa wodę. Kręciłem tu na rozruszniku, na rurkach trochę odpuścił. Tu coś woda kapie. A, to spływa tobie nalałeś. Dobra, bo to jest blacha. Wyjąłem, znaczy wyjąłem, jeszcze nie, odkręciłem dekiel do filtra powietrza, bo chłopaki mówią, że zjadł pierścienie syf. A to co to jest? To było w filtrze powietrza luzem. Jak go wyciągnąć, żeby go... Ja pierdziel. Panowie, no... Mogliście wyczyścić ten filtr chociaż raz do roku. On był nowy założony kiedyś tam. No był świeży, ale... Nie zmieniamy. Teraz woda. Woda to się wlała przez wierzch, bo był na transport zdjęty czepek. Tego na razie nie zakładamy. Ja tego filtra na razie nie będę wkładał. Trzeba tak zamówić nowe do wszystkich. No ja wiem, będą dwa komplety do tamtych, to i tutaj będzie. Jadzie. Trochę to brzydko wygląda, no ale cóż. Najważniejsze, żeby odpalił, jeździł, skręcał. Hamował to nie będzie, bo hamulcy nie ma. Ale naprawimy. Nie może być, żeby było bez hamulcy. Taki dzisiaj mam wolniejsze popołudnie chwilowo. To w sumie jest piątek po fajrancie, to co ja będę się wyrywał. Kiedyś muszę też swoje naprawić, także zalałem ropy. O, tu zajdę po schodach, mam kamerę w ręku, tak. Zalałem parę litrów ropy na razie, bo to co było w zbiorniku odkręciłem, na szczęście jak wpadłem na pomysł kranik i spuściłem i to było takie coś długo to stało, taki syf się zlał w kluchy, fiu bździu, wodorosty, mudno wodorosty, wstawiłem baterię, no i zobaczymy co z tego wyjdzie zaraz, sprawdzimy jak ta rura wysoko podnosi, ile wlaj wody, 40? Niecałe. No i dobra, ja idę odnieść klucze, rurki i zaraz wejdę. No dobra, woda wlana, paliwo odpowietrzone na rurkach. Czekaj, na razie to go wyłączę na luz. Gaszak odbity. Aha. A nawet lampka do oleju nic nie działa, zegar ruszył. Palić? O! Bendix. Więcej gazu? Dwójka jest. Ej, kolum, kurwa, zapalił. Pomalutku. No tutaj mamy kierowca bliziutko. Zero przyrządów sprawnościowych.
powietrza trochę ciągnie. Okej. W dobrą stronę idzie rura? Nie pamiętam, w którą stronę szła rura. Idzie? Łopanie, jaka długa! Jest sporo dłuższa. Będzie wyżej, dużo wyżej. Bo przedtem się tu kończyła, a jest ponad 1,20 m przedłużona. To jest dobry metr prawie wyżej. Co tam? A, olej z końcówek. Standardowo. Właściciel, że to Płock na serwisie tak przerabiał. A ile w tym prawdy? Nie wiem. Dobra jest, jak to było? Gardziołko na dół. W miarę prosto. Także o. No. Zaraz do was wrócę może, albo ten. Okay, tu był. Uwaga! Uwaga, puściłem w ruch! Wilka się kręci, przekładna kątowa działa. O kurczybyk, jak cicho. Nie słychać się tej mocarni w ogóle. Mielone chomiki będą wypadać. Już chyba wypadły myszy. Wow, duży kaliber, to chyba szczury mieszkały, proszę państwa. Tu mamy dorabiany wahacz. Chodzi ładnie, czyli nie źle. No i patrz, to udało się po puszczeniu w ruch, otwarciu wszystkich klapek, tu jakieś 3 tony
Tutaj to jak widzieliście, ale tu. Tu dwie kupy, tutaj, tutaj. Zboże to nie z niego, to nie patrzcie, to z giganta, jak go puściłem w ruch po zimie. Parę ziarek było. I z tyłu tutaj wydmuchło. Trochę. O, jak się ładnie wyczyścił. Słabo to widać teraz, ja widzę. Wy w kamerze nic prawie nie widzicie. Bo świecę. O, zobaczcie, patrz, ładnie. Falisty do czyściutka się wybrał, tu jakaś jeszcze. Jeszcze chwilę na obrotach i by było fajnie. I tak jest git. Najważniejsze, że wszystko chodzi. Wysyp, nie wysyp, także... O, tu jest te koło mniejsze dorabiane. Takie malutkie po środku. I mniejsze koło napędza te. Wtedy mam mniejsze obroty na podsiewaczach. A tu ma koło... A nie, te to jest oryginalne. Dobra, po rancie. Tylko się połamało i ktoś się wzmocnił. Ale jaja. Gicior. Panie. Chodź zobacz. Dobrze, że kamerę wziąłem, nagrywa się. To jest oryginalne koło po rancie. Tylko ktoś się kurwa tu tak połamał. I ono jest dotoczone na piasta i skręcone na śruby, zobacz tu od spodu palcem. Są normalne te. Aha. Kto się połamał i przerobił. A dorobione jest tylko te mniejsze tu, bo u mnie w basie jest prawie te drugie na równo z tym, a te jest mniejsze. I na większe daje napęd, to są zmniejszone obroty podsiewacza. Nie robię go. Bo ten gość mówił, że ma Jelcz, jak mam w dużym, kręci 2000 obrotów. A mały Leyland, żeby wyrobić, kręci 2550. I on przy 2550 cały czas właśnie dlatego nerwały te kosze sitowe w starym typie. A tu jest kosz starego typu i wszystko jest oryginalne i nieurwane. Dam jeden wahacz dorabiany, no ale to wszystko możliwe, jak się zapycha, zwłaszcza się łamią. Tylko się tak, jak będzie to się działo, to się założy na nowy typ. Tak jest. Myślę, czy robić swap na Jelcza, czy zostać przy oryginalnym pierwszy rok motorze. Bo się okazało, że to jest najmocniejsza wersja małego motoru dostępna w BS-ie. Znalazłem tabliczkę. Mamy tutaj 132 kW. A 132 kW to jest, jak się nie mylę, 170 koni? 175? Coś w tych granicach. Mam katalog starego typu do BS-a dorwałem. I nawet katalog starego typu wyszczególnia dwa rodzaje silników do BS-a. 135 właśnie kW, przepraszam, 35 chyba, tak? I czekajcie, tu się muszę w zbiorniku położyć, o kurna, żeby dojść. O, oryginalna pompa, nie wiem, czy to będzie widać, to wam to pokażę. A mi jest, że 132 kW. Myślę, że mały motor 132 kW, jeżeli naprawdę ma i go wyremontuje. A czy się on ogólnie ładnie chodzi, jak na takiego... Odmą wali ciśnienie, ale to właściciel mi powiedział w zeszłym roku. O, tamta guma przy filtrze gruba pękła i nie widzieli, przez cały dzień kosili. Najadł się piachu, kurzu, no to wiadomo, standardowo. No i zjadło, podejrzewam, pierścienie. Zobaczymy, czy najpierw nie przed... Tak, potem on jadł gołębie w zimę. Zobaczymy, prawdopodobnie najpierw tu na górze się podniesie czapkę z góry, głowicę. Jeżeli tłoki są tuleje, nie mają rantu. A ja się do całego silnik się wyjmie, bo to tak trzeba zdrąć na dzień dobry. Patrzyłem, listwy rotorów musimy zmienić. I cepy. I pewnie cepy standardowo, jak to ma chodzić, to cepy, rotory, motor i nie ma mocnych. Najwyżej się mu tam w pompie tuning zrobi. Chip tuning śrubą od regulacji dawki. Zrobimy turbo siątki, miał 300 koni. Przedni napęd, tylny napęd. No, także... A jak nie, to się pojedzie do rogu i kupi silnik z John Deere czy coś. Także... Ciekawości ma na... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tak jak patrzę, to w moim besie tamtym zjadło przekładnie. Co ciekawe, ten ślimak był wytarty. A ten ślimak jeszcze ma farbę, także on naprawdę nie musiał niedużo w życiu kosić może i faktycznie. Także o, tu mam zdjętą klapę od silnika, patrz pan, tato,
byś przyszedł, byśmy pociągnęli, ja tu zakameruję. Ta jest uchylona klapa. O! Nakamerujemy, co to jest mocarnia. O! Rozrzutnik! Obornika. Bo jest, jeszcze wpadnij do tego. A te to wymienne są te pierdy. Te listwy są też wymienne, je można dorobić. O, widzę BN, ten. Kamienie bęben. Separator domłacacz. Miał już listwy wymieniane. A, to masz wymieniony. Ale już zjadł parę kamieni. Nasza polska myśl techniczna przewidziała na podstawie innych kombajnów dziurki, ale nie dali nakładek. Ale trwają prace nad dopasowaniem nakładek na bęben. Odrzutnik jeszcze spoko, no kamieni widzę pojad. Głodny był. Czekaj, kręcimy trochę. O, zobacz, masz cep. Nie są daleko. Nie są złe cepy, panie, ja bym je zostawił, jak są wszystkie prochy zaklepane. Marne. Zaklepane, ale ogólnie ale są jeszcze... nie jest duży koszt. Zobaczymy. O, tu przełożę. Jeszcze tego w kabinie ciszej, bo on ma czepy daleko. Tu będzie widać. Wyższą śrubę, ale nie zaklepane. Wiele, no nie. Wiele, no nie wiem. Nowe to nowe, motor ma lżej. Naspawamy, na szlifierko natniemy. Ale on tu kamieni dostał. A, tam już łapki na tych poprzecierane na wylot, kurna. Na belce separatora, trzeba będzie zmienić ze dwie. No zobaczymy. Nakładki zrobić. Będzie pan zadowolony. O, jajeczko pod silnikiem. Ciekawe, czy się dogotowało, jak chodził tak krótko. Tu założyłem gumę do wody, ładną, nową. Oryginał, Ursus. Kur... No i nieźle, także. Tak to wymysł. Tak jest, wymysł. Jak to twierdzą niektórzy. O, czekaj, czekaj, nakameruję ten widok z góry. Jak w Kietrzu za dobrych lat. Posieliśmy 5 hektarów zboża. 5 hektarów zboża. Jeden, każdy z drugi, trzeci, zbiorczy. Czwarty. Hektar 25 dla każdego. Hedery. I przystawka do kukurydzy, którą muszę przerobić. Nie chcecie jej kupić w końcu tej ósemki bez docinacza? Jak nikt jej nie kupi, to ją przerobię na szóstkę i pójdzie do BS-a tego na Jelczu. A ten, że ma mały silnik, to podejrzewam, że mniej palił, dostanie czwórkę. Bo na ten rok już mam zapisane 70 hektarów kukurydzy do koszenia na ziarno, także trzeba działać. W tym roku muszą dwa pójść w kukurydzę. I co najmniej trzy w zboże, także... Zobaczymy, co z tego się urodzi. O! A jest ogranicznik? O, proszę, jest. No i fajnie. Tutaj zobaczymy, czy... Ktoś kiedyś tu otwierał chłodnicę? Jedno. Drugie. Paska nie zdajemy, to dalej nie otworzy, ale uchyli się idzie. Nieźle, z tej strony ona po prostu wodę dolewali i zachlapało. Ta. Będziesz pan zadowolony. Bo jak palił olej, to się trochę temperatury pewnie łapał. Ale tłumnik ma nowy. Ino końcówki nigdzie nie znaleźliśmy. O, Grzesiu przywiózł taką fajną. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Turpo purpo, najpierw trzeba go wyjąć, umyć i zobaczymy, co się urodzi. Na tę chwilę tyle. Bierzemy się za dalsze prace. A weź go.